Co on myśli? Krótka wróżba z kart Lenormanda, którą już rozłożyłam, żeby filmik nie był taki długi, na temat właśnie jego myśli. Kochani, witam Was serdecznie. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście nowi. Subskrybuj, subskrybuj, subskrybuj. A dostaniesz powiadomienia o ciągłych, nowych, codziennych wróżbach. Owszem, cieszę się z każdej Waszej subskrypcji. Kochani, również cieszę się z Waszych komentarzy i lajków, także komentujcie, lajkujcie. Piszcie mi również e-maile, jeśli chcecie wróżbę indywidualną, kochani. Na wróżbach indywidualnych oczywiście skupiam się tylko na Was, na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia, więc napiszcie e-maila, jaki macie problem króciutko, a ja Wam wyślę warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam. Kochani, co on myśli? Myśli na pewno o Was. Myśli o Was, że się odwróciłyście. Osoba ukochana myśli o tym, że się zastanawiacie, oddaliłyście się, odwróciłyście od niego i tutaj zostało coś raptownie, gwałtownie przerwane, tak? Przerwane, zakończone, zablokowane i ta osoba chciałaby wysłać wiadomość, tak? Wasza osoba ukochana chce przyjechać lub wysłać wiadomość, chce, by się wszystko tutaj wyleczyło, by znowu była między Wami komunikacja, ponieważ komunikacja jest w tej chwili zablokowana. I wiadomość albo już jest w drodze, albo będzie wysłana w tempie szybkim lub nawet przyjazd i tak dalej, spotkanie. Jesteście dla niego osobą ważną, istotną, być może z przeznaczenia. On myśli o Was. Również jest to relacja być może karmiczna, jest to relacja niełatwa, która też ciąży, tak jak Krzyż Pański. Natomiast jest to na pewno potrzeba rozmowy i ta osoba, Wasza ukochana, chce porozmawiać, ponieważ tu są jakieś frustracje, niepokój, nerwy, napięcie, niecierpliwość i o tym wszystkim musicie tutaj porozmawiać, by nastąpiła znowu harmonia, balans, zgoda, piękna atmosfera rodzinna albo harmonia po prostu i też seksualność, piękna seksualność, intymność, tak? Ta osoba chce intymności z Wami. I jakby osoba zastanawia się, podgląda Was, być może na netzwerkach, w WhatsAppie, w Facebooku, Instagramie i tak dalej. Podgląda Was, patrzy, co postujecie, czy jesteście online. Zastanawia się, analizuje, myśli, kiedy będzie być może dobry czas do napisania Wam jakiejś wiadomości, spotkania się, przyjazdu. Także tutaj karta też numer jeden, to jest też nowa szansa, tak? Nowy początek. Ta osoba chce rozmowy, komunikacji, spotkania, harmonii, pojednania. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, by ta rozmowa doszła do skutku, by ta wiadomość przyszła do Was rzeczywiście i by wszystko się wyjaśniło. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Do usłyszenia. Już wkrótce.